Rage on that beat, going crazy. Siemano, jesteśmy dzisiaj na nowej, na nowym budynku skating parku. Pośmigamy sobie drugi raz, tu w ogóle jestem dopiero. Jest ze mną Dominik dzisiaj. Bierzemy się za jazdki. Dzisiejszy cel, spróbujemy dwa bary na tym bęku, co tam jest. I będziemy prowadzić 1.8 whipa też z bęku, także dzisiaj takie streetowo-parkowe akcje. O, pierwsza próba taka, no. Takie 1.8 wciskaj, nie? Rama między nogi może na razie. A potem zobaczymy. Ja muszę poczuć ten moment, jak już poczuję, to zrobię. A dobra. Trzymamy kciuki. No. Stary, jak łatwo to będzie. Co, łatwo? Takie łatwo. Łatwo będzie. Stary, rób, dawaj. Jak teraz wsadzę, to ty od razu. Dobra, no robię od razu, jak ty zrobisz. Wciskaj nogi już. No. Panika. Ale opona musi przejść za ten, nie? Spanikowałem. No tak to ci zahaczy. No. Na razie zapoznawcza. Ej, najlepsza próba na razie. Co? Najlepsza próba. Jak prawa noga weszła, to już jest kwestia czasu. Zajawa, dobrze jest. Ja! Ja! Dobra, zmieniamy challenge'ik. Ty robisz 1.8 down whipa, ja robię dwa bary. Ja. Dobra. Genau. Lewy uścisk dłoni. Dawaj od razu. 90. Dawaj od razu, od razu, od razu. To był 90 down whip. Dobra, odpuszczam te dwa barki na bęku, bo mi tak buzacja zeszła, a nie chcę się rozwalić bezsensownie, także wrócimy tu jeszcze po to, nie? Ale fajnie, że to 1.8 whipa, żeśmy się tak z Dominikiem nakręcili, że jakimś cudem 1.8 whipa z bęku zrobiliśmy. Dla mnie to jest jedno z marzeń właśnie, jakie spełnię. Jak zrobię 3-6 whipa jeszcze, to już naprawdę mogę sobie to zrobić dobrze. 3-6 whipa robić. Łatwo. I whipa na flacie po czymś takim. Stary, jak zrobisz? Bar też może być. Patrzcie, zobaczyliśmy tutaj jeszcze. Ej, właściwie tutaj nigdy nie byłem. Ale czekajcie, tu mamy jeszcze taki skatepark. Malutki. I tu jest jeszcze taka wylewka.
Tu jest betonik i tu jest betonik. Zobaczcie, kto jest na sipie z nami dzisiaj, masakra. Friz, tą furkę masz przerąbaną. Sztos potworek, sztos, serio. Ten przód jest tak masywny na żywo, on to autko ogólnie się w necie mniejsze wydaje. A teraz tak patrzę na żywo i to jest tak masywne. Dominik się już pakuje, jak podsumowujesz dzisiejsze jazdki? Spoko, ale na końcu dołująco, jakoś tak straciliśmy siły z chwili na chwilę. Pojeździliśmy, jadą się łypki skatowane, na dwa bary wrócimy. Dominik powiedział, że zrobi 3-6 whipa na tej piramidzie następnym razem, jak tu będziemy, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki, trzymajcie się, strzała.